Siemanko, z tej strony Łukasz z kanału Osiągnij To. Zaczęła się gówno burza na Instagramie ze względu na to, że dałem relację z pączkiem, bo dzisiaj jest tłusty czwartek dla tych, co nie wiedzą albo oglądają ten film w późniejszym terminie. Jest tłusty czwartek i dałem sobie relację na Instagrama i na Facebooka, że nie zjem żadnego pączka ze względu na to, że jestem na redukcji i chcę dojść do swojego celu. Oczywiście posypały się wiadomości, jak można sobie tak odmawiać tego pączka, po co, że przecież tłusty czwartek jest tylko raz w roku i dlaczego sobie odmawiać. Ale słuchajcie, ja ogólnie idę z każdym dniem do przodu. Z każdym dniem idę do przodu i robię ten krok naprzód. Ja naprawdę nie mam zamiaru się cofać. Jeśli mam coś ustalonego, jeśli jestem na redukcji i chcę do czegoś dojść, to tak naprawdę nie interesuje mnie, czy jest tłusty czwartek, czy jest różowa niedziela, czy jest fioletowy piątek. Co mnie to interesuje? Jeśli 99% społeczeństwa je te pączki, czeka w tych kolejkach przez półtorej godziny, bo podobno tyle czekają, to niech sobie czekaj. Mi naprawdę szkoda na to czasu. Ja wolę w ciągu tej godziny, w ciągu tych dwóch godzin czekania na tego pączka, ja wolę zainwestować ten czas na przykład w swój samorozwój albo zarobek i wolę w ten sposób wykorzystać ten czas, a nie na przykład na czekanie na pączka, którego zjem i tak naprawdę nic mi to sensownego w życiu nie da. Ja wolę się skupić na zdrowym odżywianiu, wolę się skupić na ćwiczeniach i to mi sprawia radość. A zjedzenie pączka, szczerze, nie sprawia mi radości. Nie sprawia mi w ogóle radości. Oczywiście jest to coś dobrego, smacznego niby, ale szczerze, wolę sobie zjeść czekoladę niż pączka. Takie moje rozwinięcie tego tematu na temat pączka. Mam nadzieję, że niektórzy rozumieją, niektórzy tego nie będą rozumieć, ale nie zrozumieją to osoby te, co po prostu nie idą do swojego celu i za szybko odpuszczają. Bo jeśli robisz redukcję i teraz, w dniu dzisiejszym, najeść się tych pączków, to jest po prostu głupota. To jest totalna głupota, bo to jest odpuszczenie pójścia po swój jakby cel. Ja oczywiście mogę sobie zjeść nawet 10 pączków i nic mi nie będzie, nie przytyję, nic się nie stanie, bo tak naprawdę wydalę to następnego dnia albo w ten sam. Ale osoba otyła, która mówi sobie, że co będzie odpuszczała, jak to jest raz na rok, to jest po prostu istna głupota i trzeba się tylko klepnąć w głowę i cokolwiek zrozumieć. Bo z takim podejściem nigdy w życiu nie będzie odpowiedniego momentu na rozpoczęcie czegokolwiek, bo jak zwrócicie uwagę, to mamy przeróżne okazje, mamy imieniny, mamy urodziny, mamy walentynki, mamy tłusty czwartek, mamy święta wielkanocne, mamy święta Bożego Narodzenia, po drodze jeszcze urodziny tam kogoś innego i takie tam, i ciągle będziemy szukać okazji, i zamiast skupić się na celu i dojściu do tego celu, będziemy szukać okazji i wymówek właśnie tylko po to, żeby sobie zjeść i odpuścić chociaż na ten jeden dzień. Tylko że to nie jest tylko jeden dzień, ale odpuszczenie właśnie jednego dnia kończy się z reguły odpuszczeniem całego dochodzenia do tego celu. Zastanówcie się nad tym i skomentujcie, co na ten temat uważacie. Jeśli wam się podobało, zapraszam do dawania łapek w górę oraz do zasubskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia. Hej!